Zalew Sulejowski. Sztucznie stworzony akwen o powierzchni 27 km kwadratowych na terenie województwa łódzkiego. Powstał w latach 1969-1974 poprzez przegrodzenie rzeki Pilicy. Miał być głównym źródłem wody dla miasta Łodzi. Właśnie hasło Woda dla Łodzi przyświecało budowniczym tamy. Po oddaniu Zalewu Sulejowskiego do użytku był to największy akwen w środkowej Polsce. Takie informacje możemy znaleźć w każdej szanującej się encyklopedii. Można dodać również walory turystyczne, możliwość uprawiania sportów wodnych takich jak żeglarstwo, windsurfing, kajakarstwo czy wędkarstwo. Zalew Sulejowski jest również miejscem ćwiczeń 25. Brygady Kawalerii Powietrznej oraz służb ratowniczych. Zalew Sulejowski nazwany perełką województwa łódzkiego, a nawet Zieloną Wyspą, zwłaszcza przed wyborami starając się o głosy wyborców przez kandydatów na stanowiska rządowe, posłów czy senatorów. Przykładem może być wizyta pani Beaty Szydło w 2015 roku przed wyborami. Sferia obietnic i zapewnień. A ta Zielona Wyspa oddala się i odpływa w nieznane. Jakiś czas temu realizowaliśmy program na temat tejże perełki. Zalewu, zalewy, nie wiadomo jak to nazwać. Był to 2021 rok i był z nami wtedy bosman Tomasz Jarzyński. Dziś pan bosman jest z nami ponownie. Witam, dzień dobry. Korzystając z zaproszenia na tej pięknej łodzi, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tej Zalewy Sulejowskiej, czy inaczej zwanej perełki województwa łódzkiego. Bardzo chętnie zapraszam Państwa serdecznie. Bosmanie, jak to jest? Perełka, zalew, zalewa. Co się wydarzyło w ostatnim czasie? To znaczy, od ostatniego wywiadu, który kilka lat temu przeprowadzaliśmy, niewiele się zmieniło. To znaczy, zmieniła się na pewno infrastruktura tego brzegu, gdzie tu jesteśmy między molem a zaporą. Włożono prawie 25 milionów. No widać, jest ładna scena, ładny piasek, kąpielisko z prawdziwego zdarzenia. Natomiast nadal problemem pozostaje czystość wody. Nic się od tamtego czasu nie zmieniło. A można powiedzieć, że są momenty, że jest gorzej niż było. Przebywa pan tu od wielu lat, pracuje. Może pan zaobserwować wiele różnych sytuacji. Na czym te obserwacje polegają? No przede wszystkim sam zbiornik zmienia się bardziej w charakter normalnego jeziora, bo tyle roślin, które zaczyna rosnąć, i samo otoczenie, to
zanika ten moment, jak, że to jest zbiornik sztuczny. To wygląda jak naturalne jezioro, ale ta roślinność niestety jest też uprzykrzeniem dla stermotorzystów, dla żeglarzy, dla wszystkich ludzi, którzy korzystają z wody, bo mnóstwo jest roślinności na dnie, która jest tak twarda i mocna, że praktycznie jak sznurek, którego nie można zerwać. Czyli wkręcają się te rośliny w silniki, wędkarze zaczepiają haczykami, kotwicami i tak dalej. I ta roślinność na dnie no, jest wielkim takim utrudnieniem dla życia tych, którzy tutaj spędzają czas. Panie Bosmanie, widzimy te zakwity. Czy włodarze coś robią w ostatnim czasie? Czy przypomina im się jak zwykle tylko przed wyborami i obiecują gruszki na wierzbie? A przecież tak naprawdę to już jest kwestia działań na poziomie krajowym, a nie tylko lokalnym. No właśnie. No, na wodzie tego jak gdyby nie widać. Wiem, że zrobiono przekop przed Sulejowem, gdzie pogłębiono rzekę i wpływa jak gdyby więcej wody do zalewu. Pomogło to na jakiś czas, ale przyszedł sierpień tego roku i woda jest tragiczna. Czyli niewiele to pomogło. Sam problem tkwi o wiele głębiej, bo to nie tylko, że to się wszystko dzieje w samym zalewie, tylko trzeba pamiętać, że w całej dorzecze rzeki Pilicy to tam nikt nie bada tego, czy są szamba przy drodze, przy rzece, gdzie te ścieki są odprowadzane. To mówimy o odległości od koniec pola przedboża w stronę Sulejowa. I cały problem już tam się zaczyna, a później to wszystko się gromadzi w zalewie, bo przecież rzeka jak wpada do zbiornika, zwalnia bieg, a właściwie prawie staje się stojąca i to wszystko osiada, kwitnie, rośnie, rozwija się sinica i dlatego mamy taki zapach, jak czujemy w tej chwili, no i taki kolor wody, jak oglądamy. Panie Bosmanie, a jak pan podsumuje obecny sezon, który jeszcze trwa? Krzywa zainteresowań i przebywających, czy wzrasta, czy jednak maleje? Dwa oblicza tego tematu są. Ci, którzy przybywają tutaj do Smardzewic nad Zapory i w to miejsce, które jest po infrastrukturze, to wydaje mi się, że jest dużo więcej ludzi. Tu przybywa 2, 3, 5 tysięcy, a jakie są festyny i 20, może i 30 tysięcy ludzi. To jest coś niesamowitego. Natomiast we wszystkich miejscach, takich jak Borki, Tresta czy Zarzęcin, jest o wiele mniej ludzi. Także oczywiście to zależy też i od pogody, i od koloru wody. Ludzie ci, co przyjeżdżają z bliska, Łódź, Warszawa, Kielce, Częstochowa, dokąd woda była czysta, czyli prawie cały lipiec, było wszystko ok. Natomiast teraz, kiedy kto przyjedzie i zobaczy, i wszyscy przychodzą do mnie jako do Bosmana, panie, można się tu kąpać? No, co ja mam odpowiedzieć? Na własne ryzyko i odpowiedzialność, bo niektórym ludziom nic się nie dzieje, a niektórzy dziecko wejdzie i ma od razu wypryski, jakieś zaczerwienienie skóry i tak dalej. Także no, te sinice nie pomagają nam, tylko utrudniają życie. A co z tą infrastrukturą wokół Zalewu Sulejowskiego? No. Jedyny cywilizowany fragment to jest molo tak naprawdę i plaża. A co dalej? Dalej się nic nie dzieje. Proszę zobaczyć wszystkie po kolei ośrodki. To władze nikomu nie pomagają, żeby zrobić ładny dojazd, jakieś parkingi. Wszystko właściwie robią ci ludzie, którzy no, tam pracują, są właścicielami. I to, co oni zrobią z własnych środków, to jest. A natomiast władze, tak jak w moim przypadku, mogę z pełną odpowiedzialnością to powiedzieć, to władze nawet palcem nie ruszają, żeby postawić kosze na śmieci, drogę dojazdową, czy jakieś miejsce parkingowe wyznaczyć. Oczywiście to się nie zmieniło, tak jak było 24 lata temu, jak zaczynałem tutaj, bo w tym roku od 1 września zaczynam 25 rok życia tu nad Zalewem. Ja tu mieszkam 7 miesięcy i codziennie z wodą mam do czynienia i widzę, jak to wszystko postępuje. To praktycznie, oprócz tego, że teren jest coraz bardziej dewastowany, to się niewiele zmienia. A co warto byłoby zmienić, aby ta Zalewa Sulejowska stała się faktyczną perłą województwa łódzkiego? No i to jest olbrzymi temat, na tą książkę można było napisać, ale przede wszystkim dać ludziom możliwość, żeby mogli tutaj dojechać, spokojnie wypoczywać, żeby miejsca sanitarne były, żeby była woda, żeby były parkingi. To trzeba zrobić. Tylko mogą zrobić władze, bo nikt z prywatnych ludzi tego nie zrobi, bo ja nie wytyczę drogi, ani nie zrobię parkingu, bo po prostu mnie na to nie stać. Natomiast władze mają duże możliwości, żeby coś zrobić.
a przede wszystkim punkty sanitarne. Przecież trzeba sobie zdawać sprawę, jak tu przyjedzie te 200, 300, 500 osób, no gdzieś muszą załatwić sprawy fizjologiczne, wyrzucić śmieci, gdzieś to auto postawić, z dziećmi idą, czyli mają różne bagaże, także jest to mnóstwo problemów. Także władze mają nie lada orzech do zgryzienia. Jest pan honorowym prezesem WOPR-u. Proszę nam powiedzieć, jak turyści się zachowują? Czy przestrzegają zasad? To znowu nie zmienia się sytuacja. Tak jak było 20-30 lat temu, największym problemem jest co? Alkohol. Ludzie po prostu sobie nie zdają sprawy. Wypije jedno piwko czy dwa i myśli, że jest gieroj. I co to taki zalew? No przepłynę sobie go. A po przepłynięciu 500-600 metrów straci siły i nagle trzeba mu udzielać pomocy. To samo dotyczy i żeglarzy, i windsurfingowców, że nie zdają sobie sprawy, że siły natury są na tyle silne, że jak go wywieje, a później nie ma siły albo technicznych możliwości, albo umiejętności, to nie może wrócić do brzegu. Także ratownicy mają nadal pełne ręce roboty, przede wszystkim przez niefrasobliwość i głupotę i nierozwagę ludzi. Panie Bosmanie, pływa pan po zalewie już bardzo wiele lat. Proszę nam powiedzieć, jakiś taki szczególny, wyjątkowy przypadek, który utkwił u pana w pamięci? Tych przypadków to jest tak dużo, że można by godzinę na ten temat mówić. Ale są oczywiście sytuacje, kiedy człowiekowi zapamiętuje, zostaje w mózgu, w pamięci taka myśl, jak wyciąga się młodego człowieka, który niestety przez własną głupotę skoczył do wody, udawał, że się topi. Pierwszym razem ludzie skoczyli, go wyciągnęli, drugim razem już myśleli, że to są żarty, on naprawdę się topił i no niestety skończył życie. No, wyjęliśmy go, jeszcze żył przez jakiś czas, ale niestety już tak mózg umarł, że nie było szansy praktycznie. I to jest na własne życzenie. No i niektórzy po prostu, no tak jak już wcześniej mówiłem, alkohol wypiją za dużo i myślą, że są mistrzami świata w pływaniu, co się okazuje złudne i później trzeba go wyciągać. Także tych akcji było i wywrotki łodzi, i dzieci w wodzie, i różne wichury i tak dalej, które tutaj przeszedłem. No, ale to są takie rzeczy może drastyczne, że nie chcę mi się na ten temat mówić. To na tyle o morzu. Czyli możemy zapamiętać, że alkohol plus woda to jest para, która nie współgra i absolutnie nie łączyć. I jeszcze jeden apel do rodziców, bo często nam się zdarza, że przychodzi do nas dziecko albo ktoś przyprowadza, bo nie ma mamy ani taty. Mama z tatą gdzieś sobie siedzą, piją piweczko, a dziecko po prostu zabłądzi i szuka gdzieś ratunku, żeby odnaleźć rodziców. To częste przypadki. Także no, trzeba to na te małe dzieci zwracać uwagę, jak już się z nimi przychodzi nad wodę, żeby je pilnować. Czyli nie pić alkoholu, spędzać miło rodzinnie czas i pilnować dzieci. Dokładnie tak. Tak na zakończenie, panie Bosmanie, czy jest jakieś światełko w tunelu, które przyczyniłoby się do prawidłowego wykorzystania tego zbiornika? Ja myślę, że ja w ogóle z natury jestem optymistą. Myślę, że jakieś światełko zawsze jest. Bardzo liczę na nowe władze gminy, bo głównie gmina ma tutaj dużo do powiedzenia. Jest mój serdeczny kolega, przyjaciel Sławek, w tej chwili wójtem. Mam nadzieję, że on rozumie potrzeby. Zresztą jest wychowany nad zalewem. Pracował tutaj na Borkach, co ciekawostka, w wypożyczalni. Także zna problemy i myślę, że jako wójt gminy przyczyni się do tego, żeby przynajmniej w naszej gminie, tutaj Tomaszu Mazowiecki, działo się lepiej niż do tej pory. Panie Bosmanie, czego moglibyśmy panu życzyć? Zdrowia przede wszystkim i to, żebym miał jak najmniej akcji, bo mimo, że nie jestem już prezesem WOPR-u, nadal na każde wezwanie, jeżeli ktoś dzwoni do mnie, bo bardzo często są przypadki, że dzwonią ludzie do mnie bezpośrednio, bo mają jakieś zagrożenie, bo nawali łódka, bo nie mogą dopłynąć w nocy. Już dosłownie kilka dni temu miałem takie zdarzenie, że nawalił silnik, a już noc zapadła i trzeba było ludzi ściągać w nocy na brzeg. Także
takich sytuacji mamy dużo i myślę, no chciałbym tylko, żeby się wszystkie szczęśliwie zakończyły, żeby nie było tragedii, bo to, że kogoś ciągniemy w nocy czy coś, to nie jest wielki problem. Tylko, żeby nie wyciągać ofiar jakichś spod wody i nie szukać całą noc dziecka zaginionego i tak dalej. Tak więc życzymy zdrowia, spokoju i dobrych wiatrów. A tak przy okazji, panie Bosmanie, pływa pan tylko po zalewie czy po innych zbiornikach również? A może gdzieś dalej? Pływam dalej. Pływam przede wszystkim po Morzu Adriatyckim. To jest Chorwacja, Grecja. Jako wykładowca i egzaminator mam obowiązek odbycia przynajmniej jednego kursu rejsu morskiego w ciągu roku. Ale tych rejsów zdarza się więcej. W tym roku zaliczyłem Chorwację na dużym jachcie katamaranie, ale w tamtym roku, pochwalę się, pływaliśmy jako Liga Morska i Rzeczna po Bałtyku i zajęliśmy drugie miejsce jako reprezentacja Tomaszowa Mazowieckiego. Także u mnie wisi medal srebrny niestety, ale miejmy nadzieję, że kiedyś będzie zamieni się w złoto. A jaki zbiornik teraz się panu marzy? Marzą mi się Karaiby i może to spełnię, bo są takie propozycje, że styczeń, luty może wypłyniemy z kolegami na Karaiby. No jest to dosyć odległa podróż. Mam nadzieję, że wiatry by nam się tam dobre przydały. Może się to spełni, może nie, ale takie życzenie i takie marzenie mam na razie. Tak więc do życzeń dołączamy jeszcze tą czarną perłę, żeby się udało dopłynąć. Ślicznie dziękuję. Jak wrócę, to porozmawiamy na ten temat. Dziękujemy bardzo. Dziękuję ślicznie. Gościem dzisiejszego programu był bosman portu Borki, pan Tomasz Jarzyński. Dziękujemy bardzo. Dziękuję ślicznie.